Cześć, dzisiaj pogadamy sobie o ustandaryzowanej architekturze komputerów stworzonej przez Microsoft w roku 1983, czyli o komputerach spod znaku MSX. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Na początku przepraszam Was za mój głos. Być może będzie słychać, iż jestem trochę chory, no bo jestem trochę chory. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, jeśli oglądacie film Retrogalni pierwszy raz, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i do naciśnięcia tego magicznego dzwoneczka, który spowoduje, że będziecie otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach. I przejdźmy, a propos mówiąc filmów, do tematu tego odcinka. Na początku lat 80. rynek komputerów osobistych był bardzo rozdrobniony. Maszyny różnych producentów nie mogły z sobą współpracować. Co innego było Commodore, co innego było Atari, co innego było Spectrum. Nie było żadnego standardu. Powiem więcej, większość maszyn tego samego producenta, na przykład Commodore, nie była z sobą kompatybilna. Z drugiej strony istniały już standardy wywodzące się z innych dziedzin technologii. Na przykład mieliśmy wszechobecny standard VHS, który powodował, że urządzenia różnych producentów i kasety różnych producentów współgrały z sobą bez żadnego problemu. A co więcej, mimo konkurencji tych producentów, generalnie wychodziło im to na dobre. Wydawać się mogło, że podobna standaryzacja w komputerach to jedynie słuszna droga dalszego rozwoju. Nic więc dziwnego, że problemem standaryzacji zajęła się znana z takich produktów jak MS Basic i MS-DOS firma Microsoft. 16 czerwca 1983 roku, kiedy o standaryzacji jeszcze praktycznie nikt nie słyszał, a klony komputerów IBM PC jeszcze praktycznie nie istniały, firma Microsoft wraz z 14 innymi dużymi producentami elektroniki, Canonem, Fujitsu, General, Hitachi, JVC, Kyocera, Panasonic, Mitsubishi, NEC, Pioneer, Sanyo, Sony, Toshiba i Yamaha ogłosiły powstanie standardu MSX. I tak właśnie powstał pierwszy duży standard Microsoftu, o którym prawdopodobnie wielu z Was w ogóle nie słyszało. Dlaczego? Ano dlatego, że za całym tym projektem stał japoński oddział Microsoftu. Była to firma, wydawnictwo ASCII, a tak dokładnie jej prezes Kazuhiko Nishi. Kazuhiko Nishi rozpoznał, iż przyszłością prawdopodobnie będą komputery 16-bitowe. Rozpoznał, że przyszłością być może będzie IBM PC. Uznał jednak, że jeszcze w tym momencie jest miejsce na rynku dla 8-bitowego standardu. Ten 8-bitowy standard w roku 83 miał szansę na zdobycie dużej popularności ze względu na to, że komputery 8-bitowe na pewno wygrywały z nadchodzącymi komputerami 16-bitowymi ceną, a gdy ten standard stałby się takim naprawdę rozpoznawalnym standardem międzynarodowym, osiągającym, obejmującym cały świat, już z łatwością można byłoby go przełożyć później na komputery bardziej nowoczesne, na komputery 16-bitowe. Projekt ten bardzo spodobał się Billowi Gatesowi, który był wielkim przyjacielem Nishiego i uważał go wręcz za różnorzędnego wizjonera. Obaj sądzili, że dzięki zachowaniu programowej kompatybilności między różnymi produktami jednego standardu, później dzięki obniżce cen produkcji przez miniaturyzację, przez na przykład połączenie różnych chipów w jeden chip o prostszej konstrukcji, tak jak później to się działo na przykład z klonami Famicoma, które z takich klonów składających się z kilku układów potem po prostu umieszczano na jednym chipie. Ze względu na to, że standard ten miał być bardzo łatwo rozszerzalny, może dojść do takiej sytuacji, że na przykład producenci telewizorów zaczną swoje telewizory wyposażać w możliwości komputera, że zrobią tak samo na przykład producenci instrumentów muzycznych i że wkrótce większość produktów elektronicznych będzie w sobie posiadać możliwości komputera MSX. Jak tak się słucha wizji Billa Gatesa i Kazuhiko Nishi z roku
1984, to ma się nieodparte wrażenie, że ci ludzie przewidzieli przyszłość, czyli przewidzieli teraźniejszość, gdzie co drugie urządzenie działa pod kontrolą Androida albo jest po prostu klonem bliższym lub dalszym Raspberry Pi. Także ta ich wizja, przynajmniej w założeniach, no była jak najbardziej prawidłowa. Ale wracając do MSX-a. Co ciekawe, podstawą tego standardu były maszyny amerykańskiej firmy Spectra Video, czyli SVI, która w roku 1981 rozpoczęła pracę nad swoimi nowymi komputerami i bardzo pilnie potrzebowała Basica do swoich maszyn. Co ciekawe, ta firma operowała nie z Ameryki, a z Hongkongu, nic więc dziwnego, że prośba o licencję i prośba o stworzenie Basica trafiła do japońskiego oddziału Microsoftu i tam właśnie powstał on. Tam powstał nowy Basic, połączenie 8-bitowego Extend Color Basica z 16-bitowym Basiciem, który był tworzony na potrzeby IBM-a. Tam powstał SVI Basic, który później został przemianowany na MSX Basic. Co ciekawe, mówi się, że Basic ten stworzyli dosłownie dwaj programiści, pracownicy firmy ASCII, czyli japońskiego Microsoftu. W ogóle stąd wynika, iż część ludzi odczytuje skrót MSX jako Microsoft Extended Basic. Tak przynajmniej na początku istnienia tego standardu odczytywała to amerykańska centrala Microsoftu. Twórcy i projektanci tego standardu raczej uważają, że oznacza ten skrót bardziej Machines with Software Exchangeability, też MSX. Maszyny SVI oparte były na dosyć, na bardzo popularnym, ale już trochę starzejącym się procesorze Z80 działającym z prędkością 3,58 MHz. Dodatkowo były wyposażone w chip graficzny Texas Instruments 9980, chip dźwiękowy General Instruments AY38910 oraz układ wejścia Intel 8255. Te trzy ostatnie zresztą już wielu producentom udało się zamknąć w jednej obudowie, zamknąć w jednym układzie zwanym ULA, co bardzo, jak zresztą oczekiwano, zmniejszyło koszty produkcji komputerów MSX. Inni producenci, którzy nie używali tego układu ULA, tak czy owak zazwyczaj zamykali chociaż sam chip dźwiękowy z chipem wejścia-wyjścia w osobnym układzie. Także zdecydowanie postępowała tutaj miniaturyzacja, uproszczenie samego produktu, no i zmniejszenie dzięki temu jego ceny. Samego procesora Z80 przedstawiać chyba nikomu tutaj nie trzeba. Natomiast układ graficzny, o dziwo, był wykorzystywany jeszcze w takich konsolach jak ColecoVision oraz na przykład w Sega SG-1000, która tak naprawdę jest kuzynką Sega Master System. Ten sam układ zresztą potem po pewnych zmianach znalazł się również w Sega Mega Drive. A słynny układ dźwiękowy AY3 grał dla nas w Spectrumach, w Amstradach i w Atari ST. Nie ma więc wątpliwości, że maszyny te w momencie swojego powstania były dosyć konkurencyjne i posiadały całkiem spore możliwości graficzno-dźwiękowe, nadawały się do tworzenia gier. Dla fanów specyfikacji technicznej podam tutaj możliwości samego układu graficznego. Mamy tutaj pamięć wideo 16 KB, znacznie więcej niż na przykład w Commodore 64, tryby tekstowe 40x24 i 32x24, rozdzielczość 256x192 piksele w 16 kolorach, przy czym tak naprawdę tych kolorów było 15 plus dodatkowy kolor czarny, drugi kolor czarny, który tak naprawdę był kolorem przeźroczystym, prawdziwie przeźroczystym, dlatego też te maszyny MSX stosowano na przykład do nakładania napisów na kasety VHS. Mamy też tutaj obsługę duszków, 32 duszki, jednokolorowe, maksymalnie 4 duszki w jednej linii horyzontalnej. No, to naprawdę świetne osiągi, przynajmniej tak mi się wydaje. O dziwo jednak pierwsze maszyny
SVI nie były tak do końca zgodne ze standardem MSX, chociaż nawet tak na początku je reklamowano. Po prostu w momencie ich tworzenia ten standard jeszcze de facto nie istniał, więc nie było możliwym, by maszyny, które w tym momencie powstawały, były z nim zgodne. Dopiero późniejszy model SVI, SVI 728, był w pełni kompatybilny z produktami MSX-a, a te wcześniejsze, no cóż, istniały pewne sztuczki, pewne możliwości, pewne translatory oprogramowania, które pozwalały na uruchamianie kodu z MSX-a w tamtych maszynach, ale to nie była pełna kompatybilność. W samym standardzie MSX-a znalazł się jeszcze MSX BIOS, MSX Basic. Maszyny te musiały posiadać też minimum 8 KB pamięci RAM, chociaż tak naprawdę większość z nich posiadała 32-64 KB RAM. Zdarzały się również takie z pamięcią nawet 128-kilobajtową. Maszyny MSX obsługiwały stację dyskietek, obsługiwały magnetofon. Zazwyczaj posiadały nawet dwa porty dla kartridży. Co ciekawe, firma Microsoft nawet wyprodukowała taki częściowo kompatybilny z systemem MS-DOS, system MSX-DOS i kompatybilny był też format dyskietek między tymi dwoma systemami. Bądźmy jednak szczerzy, MSX-y nigdy nie stały się światowym standardem, nie stały się światowym hitem, natomiast bardzo dobrze sprzedały się w samej Japonii, mówi się o 6, nawet 9 milionach sztuk. Dzięki temu na te maszyny powstały tak znane marki gier, jak na przykład Metal Gear czy Bomberman, i od tego komputera zaczynało na przykład wydawnictwo Konami. Standard MSX został po raz pierwszy rozszerzony w roku 1985 do standardu MSX2, kiedy to musiał zacząć konkurować z takimi komputerami jak Amiga czy Atari ST. No i nie do końca tutaj już mu to wychodziło. Znowu dla fanów specyfikacji podam, iż rozszerzone możliwości układu graficznego Yamaha V99 czy 8 zawierały rozszerzenie pamięci wideo do 128 KB, czasami było to 64 KB, nowy tekstowy tryb 80x24, obsługę trybów bitmapowych, takich jak na przykład te tryby w Amidze, nowe rozdzielczości 512x212 z 16 kolorami z palety 512 kolorów oraz tryb 256x212 z obsługą 256 kolorów. No to są już takie tryby, które znamy z późniejszych PC-ów oraz z komputerów 16-bitowych. Całkiem to nieźle wygląda. Jest też zwiększona obsługa sprite'ów. Mamy sprite'y już 16-kolorowe, 8 sprite'ów na jedną linię. Co ciekawe, jest też sprzętowa akceleracja takich operacji jak kopiowanie pamięci, jak wypełnianie pamięci. Takie rzeczy, które znamy z układów specjalizowanych Amigi, które naprawdę ułatwiają tworzenie grafiki. Dodatkowo jest też wspierane sprzętowe scrollowanie ekranu. Mimo naprawdę dobrych osiągów MSX2, mimo wszystko te komputery były komputerami 8-bitowymi i zaczęły już na tyle odstawać od konkurencji, że straciły swoją szansę na rynku międzynarodowym. Na rynku międzynarodowym, gdzie już wcześniejsza wersja MSX-a radziła sobie trochę gorzej, a to choćby dlatego, że rynek ten był już zazwyczaj zajęty przez jakiś lokalny komputer. W Ameryce mieliśmy Commodore i Atari, w UK mieliśmy Spectruma. Na takich rynkach naprawdę trudno było się przebić. A i w samej Japonii MSX-owi zaczął rosnąć ogromny konkurent w postaci konsol do grania Nintendo Entertainment System. No, w Japonii był to oczywiście Famicom. Dodatkowo na przestrzeni lat ten cały projekt stracił wsparcie Microsoftu, który na początku po prostu przestawał go wspierać, a później tak naprawdę przestał się do niego w ogóle przyznawać. Nie pomogło tutaj zachowanie Kazuhiko Nishi, który prowadząc japoński
oddział Microsoftu bardzo rzadko uzgadniał swoje działania z centralą. Mówi się, że takim punktem przegięcia było zakupienie z okazji pierwszych sprzedanych miliona sztuk MSX-ów w Japonii za podobnież $1 000 000 ogromnej, wielkiej figury dinozaura. No, Bill Gates w tym momencie już nie był zadowolony i mimo ogromnej przyjaźni, jaką darzył swojego japońskiego partnera, powoli zakończył z nim współpracę. Firma ASCII przestała być oficjalnym oddziałem Microsoftu w Japonii, a w roku 1986 amerykańska firma założyła tam swój taki własny wewnętrzny oddział. Czy ten projekt MSX-a to była porażka czy sukces? No, trudno sobie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony nie był on jakoś bardzo popularny na świecie, przebił się tylko do świadomości ludzi w Brazylii i na przykład w Niderlandach, gdzie produkował go po prostu popularny w Holandii Philips. Z drugiej strony w Japonii sprzedano te 6-9 milionów sztuk, co było już taką naprawdę znaczącą liczbą. Chociaż, jeśli tak zastanowimy się, te 6-9 milionów sztuk komputerów MSX wyprodukowało wspólnie na całym świecie 14 różnych firm. Jak się ma to na przykład do Commodore'ka 64, do Commodore 64, jak to każą mi niektórzy w komentarzach mówić, którego wyprodukowano 12,5 albo nawet więcej miliona sztuk. Do innych komputerów, pojedynczych modeli, których wyprodukowano po kilka milionów. No, takie porównanie nie wychodzi dobrze na korzyść MSX-a. Sam standard przetrwał jeszcze do lat 90. Jeszcze w roku 1988 rozszerzono go do standardu 2+, a później w roku 90 stworzono MSX Turbo R. Maszynę, która zawierała już nie 8-bitowy, a 16-bitowy procesor, zgodny jeszcze z procesorem Z80. Jednak to już było za późno i za mało. I z początkiem lat 90. MSX tak naprawdę przeszedł do historii. Z mojej strony przez ostatnie 2 tygodnie ogrywałem sobie bibliotekę gier na MSX-a pierwszego i drugiego. Ten MSX 1 to tak według mnie takie spektrum na sterydach, takie spektrum z obsługą sprite'ów, gdzie gry wyglądają całkiem fajnie, a scrolling już niekoniecznie. Natomiast w mojej opinii i również opinii osób, które oglądały mojego streama, grom z MSX 2 już tak naprawdę bliżej do gier z komputerów 16-bitowych niż komputerów 8-bitowych. Także MSX 2 to tak naprawdę w tym momencie, szczególnie w Japonii, gdzie nie było innych komputerów 16-bitowych zbyt dużo, to był naprawdę dobry, solidny wybór. Oczywiście na końcu pytanie do Was, czy Wy spotkaliście się z MSX-em? Z tego, co mówili ludzie na live'ach poświęconych temu komputerowi, to można było go w Polsce spotkać w niektórych składnicach harcerskich, także jeśli spotkaliście się z MSX-em, to zostawcie swoją opinię o tym komputerze w komentarzu. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału Retrogralni i odwiedzić nasze wrocławskie Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, w którym się znajdujemy i w którym te wszystkie piękne maszyny możecie sami zobaczyć na własne oczy i na nich zagrać. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.